So. Jaki najsłabszy bitch slap w historii. Zadowolona dziewczynka, spotkała anioła po raz kolejny. Who led us to the corpses? Did they want us to retrieve the bodies? Any guesses we can make right now are just guesses, nothing more. Yep. I will discover the truth, I swear. Yes. We must. Kurde, dwa punkty umiejętności? Granaty, miny, tylko. Nie używam tego. Oczywiście, że mógłbym, ale nie używam. Dobra, teraz tak. Przebierzmy się w ten nowy strój, który chciałem założyć na stałe. Gdzie jest ta kurta? O. Tak, tylko że potrzebuję z niej zrobić. Yep. Dzięki. No, i tak możemy grać. Są jakieś misje tu. A, tu mogę jeszcze oddać. Księga wiary. No, jeansy to nie są najwygodniejsze spodnie do takiej imprezy, ale większość tych ciuchów nie jest najwygodniejsza na takie imprezy. Did you come across the book my brother left? Yes, here it is. Oh, thank you. I haven't seen this in a while. Let's see. No i lepiej nie patrz. What is this? It was like this when I found it. Nie, na pewno ty to wpisałaś. Ciekawe, czego się dowiedział. No, wydaje mi się, że on coś po prostu wiedział za dużo. A to nie jest tak, że on przestał wierzyć, bo się przestraszył. Ja trochę też. Also, please, I would be very grateful if you could not tell anyone else about this. Yes. Not a problem. I don't have anyone I could tell anyway. Coś w tym jest. Mother, why must you continuously test my... Tam do licha. Kto tak mówił? Inspektor Gadget. Ten. Inspektor Gadget. Jak wskoczyła na ten stół. Już mogłaś go po prostu minąć, spokojnie, no nie zależy mi aż tak na czasie. Po co ja idę? A, bo mogę pogadać jeszcze z Adamem. Ja chcę wyruszyć jeszcze do... na pustkowie. Mówiłem, że jest tu zaraz miejsce do odpoczynku. Ech. Ciężko się oderwać od tej gry, bardzo przyjemnie się zwiedza te mapy. Naprawdę przyjemnie. Co? Co ukończono? Co ja ukończyłem? Właśnie, ślad Su. Storyline Su i Eni, tak, ona jest Enia, jest czymś, co na pewno będę śledził. Tam? Ile przeciwników? Może ich zbierzemy w jeden. Ło! Ziomuś, spokój się, spokój się. Jeszcze jeden idzie? Fajnie, ty też chcesz? Chodź. Kręcimy się trochę. Wow, chwila! No, zrobiłem to! Dobra, jeszcze raz. Wow. Are those things hedge balls? There are quite a lot of them. Really missed this place. I doubt he was able to hide himself. If he had business here. Indeed, the misfortune of many a scavenger. Let's search the area. No ale całkiem nieźle sobie poradził chyba, co? Jak nikt inny, kto go widziałem do tej pory w tej grze. Like they've been dead for a while. Which means... Takes a lot of skill to survive for long out in the wasteland, but Sue has what it takes. Or maybe he just got lucky. Dobra, podejdźmy do niego od tyłu. Seksownie do niego podejdźmy. Teraz nagle miałem większy zasięg, mam wrażenie. Dobra.
Nie udało mi się znaleźć niczego przydatnego mimo sprawdzenia wszystkich istotnych informacji. Północny region Wieży Słonecznej, zagłada kolonii zniszczyła teren, utworzyła wielki kanion, jest trudno dostępny i niebezpieczny, stąd decyzja o zaprzestaniu poszukiwań. Wschodni region Wieży Słonecznej, skomplikowane ukształtowanie kanionu i masa złomu, zupełnie wbrew moim oczekiwaniom, mały z tego zysk. Zachodni region Wieży Słonecznej, przeszukanie okolicy w planach. Czyli idziemy do zachodniego skrzydła w takim razie. Zostawienie broni nie wydaje się zbyt dobrym pomysłem. I'll take a look. He must have dropped this during combat. There isn't much ammo left. That doesn't seem like a good sign. And yet. No. He didn't die here, I'm positive. If he dropped this while he was being attacked, his corpse would be nearby. No tak, ale to znaczy, że nie miał broni, próbując stąd uciec. To też nie świadczy za dobrze na jego korzyść. Ciekawe, ile to zabiera. No, całkiem nieźle sobie radzi z zawieraniem HP. To na pewno. No, wystarczyło raz zablokować. Dobrze, ja nie mogłem trafić. Uspokój się z tą wskazówką, zaraz mnie szlak trafi. Dotarłem do wieży, w ruinach na pewno znajdę potrzebny sprzęt. Muszę przeszukać pojemniki z zaopatrzeniem, zniszczony sprzęt i zakupy i kupy złomu. Podobno to pole bitwy ostatecznej wojny. Wygląda na to, że wiele stracono z powodu zagłady kolonii i upływu czasu. Nie mogę zapominać, że roi się tu od kolco wieprzy. Te potwory pochłaniają odłamki stali w mgnieniu oka. Jeśli im na to pozwolę, niedługo nic nie zostanie. O nie! The information from the investigation camp indicates that Sue was searching for something somewhere near this area. Somewhere near this area. Most likely, more than one. Most likely. You think he slipped up, or was ambushed, and things went south from there? I've entered the footprint data I've collected into the scan system. Jakie ślady stóp? Seem like other people have passed through here. All right, let's find out where Sue went. I hope he's still alive. Me too. You and me both. Była to taka skała, na którą ewidentnie dało się wskoczyć, ale brakowało mi podwójnego skoku. Teraz ten podwójny skok już mam. Właśnie tutaj. Chodź, biegaj. Co? Obroniłem się. No miło się to ogląda, nie powiecie, że nie. Czasem warto sobie trochę pofolgować, żeby móc zobaczyć tą animację. Co w walce? A przeciwnik? Halo. No. Co? No już nie bądźcie tacy. Dobra, mniejsza zresztą. Skoro już to złapałem, to się zapisało. Nie ma tutaj konsekwencji umierania, więc... Chyba, że odbiera mi trochę punktów, ale... Czy nie przesadzajmy. To zwykłe oszustwo. Użyłem tej zdolności, która powinna ich ogłuszyć. Tracks end somewhere around here. Krew. Seems like this might be a good place to hide. Right, okay. Going in. We don't know what's inside. Tread carefully. Going in? Where? There? Yeah? Oh, ooh. Ooh. Nie, nie mówcie mi, że on nie żyje. On nie może nie żyć. Su! Miałeś się zająć Enio! Halo! Nie wolno. Nie, jeszcze mi nie róbcie takiej muzyki na dzwoneczkach. O, there he is.
Sue, it's me. How are you? Angel, how? Well, I guess you've already figured everything out, if you managed to find me here. Well, there's not, As you can see, I let my guard down. I'm lucky to be alive, but I couldn't fight after my right arm was injured. Okay, czyli jesteś cały. All I could do was run and hide here. No dobrze, ci poszło. Przeżyłeś, dokąd przyszedłem. But I managed to get the parts for Enya's legs. Zdobyłeś całe nogi. I wasn't strong enough to get back. What possessed you to do something so dangerous? And without even telling Enya? No nie pozwoliłaby mu iść, nie? Well, I wasn't able to do anything for Enya. If it wasn't for you, I would. Stop talking like that. Eve, znowu masz emocje? Let's go back, right now. Chyba że to dyrektywa, żeby cenić życie. Czy ja chcę wrócić? Ty coś jeszcze miałem zrobić? Nie. Eve. Eve. What happened to Sue? Nothing bad happened to him, right? No. Don't worry. He was out on a ridiculous expedition, searching for some rare equipment that would help you walk. What? Then things took a turn for the worse and he found himself trapped in the wasteland. Nie macie wrażenia, że kolor jej włosów się zmienia w zależności od kąta patrzenia? Do you want to tell her the rest? Może to jakieś ombre? Pytanie, czy są funkcjonalne, bo znalazły się na śmieciach. Enya. I... Well... So... Jaki najsłabszy bitch slap w historii. Ale rozumiem, że nie chciała go tak naprawdę uderzyć. No. Sorry. Ale dostał w hełm, halo. You thought I wanted to walk? Chcę się przejść, że chcę chodzić. Chcę się przejść. Ale nie kosztem twojego życia, ziomek. No tak, no, dlatego by ci nie pozwoliła iść. Dobrze zrobiłeś. No. Of course, ale założenie było takie, że on nie zginie. Really. I'm sorry. Never do that again. I mean it. Przyjąłem. Never again. To całkiem zgrabne te nogi, no przynajmniej miejmy nadzieję, że działające. Jeśli nie są funkcjonalne, to będzie lekki problem z sensem całej tej wyprawy. Enya. Dobra, chodźmy do zapisu. Przy okazji rozdajmy punkty, które mamy z tego, co pamiętam. To jest nowa misja. Muszę zajrzeć też na tablicę ogłoszeń, bo prawdopodobnie są tam też nowe misje. Zobaczymy. Kim ty? Treasure. My treasure. You're here for treasure? Go away. I won't give it to you. Dobrze. I have to protect it. Dobrze. What is this treasure you're talking about? I won't take it from you. Just tell me what it is. Treasure. My treasure. Our treasure. Mother Sphere's treasure. Mm-hmm. These are... You've been holding on to these memory sticks for yourself, thinking they're treasure. My treasure. I left some treasure behind. I should have protected it, but I ran. Gdzie? Treasure. It's because of the Natibas. No jak wszystko tutaj, naprawdę, nic nowego. Are there more memory sticks? You're helping me? Treasure. Bring me treasure. The great desert. The ruins in the sandstorm. Jaki sandstorm? Nie było tam sandstorm. Chyba że tam gdzie jeszcze nie byłem. Okay. I'll help you. Don't worry. Okay. No, oczywiście, że są. Nowa łamigłówka! Trudniejsza, tak.
Daj mnie. Jakiś anioł, który zjawił się za Jonie, pokonał Gigasa Alpha Nativa Eidos 7. Teraz, gdy Alpha Nativa już nie ma, możemy dostać się do kapsuły desantowej. Oczywiście inne Nativa mogą nam przeszkadzać, jednak dla złomiarzy takie ryzyko to coś normalnego. Kto dobrze dotrze na miejsce pierwszy, może zabrać zaawansowane części kapsuły. Do roboty. Nice. No na bank będzie tam coś niebezpiecznego. Publikujemy informacje o sekretnej skrytce Legionu, pobrane z danych mapy Eidos 7. Znajdź i zbadaj bar 99 przy cichej ulicy. No wreszcie. Wiem dokładnie gdzie. Niemożliwe, ktoś miał czelność zajrzeć do prywatnego pamiętnika? Nigdy nie wybaczę czytania moich sekretów nikomu. Głupi chamscy troglodyci. Spalić ich karty pamięci na popiół. O, widzicie, odmówiono. Jakbym nie przeczytał, a przeczytałem. Okay. Niektóre rzeczy automatycznie się odrzucają. No i nie mogę zarobić 10 tysięcy. O nie! Dobra, chodźmy zapisać. Tej fali też za bardzo nie używam, ale może się okazać, że w pewnym momencie będzie bardzo przydatna, więc czemu nie? Generalnie jest dalekosiężnym atakiem, który będzie mi bardzo pomagał. Dobra. Wstań. Jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj powinna być... Powinien dostać bonusy za puszki. No. No i dobra. Siędziemy sobie i będziemy próbować rozwiązać zagadkę logiczną. Wczoraj zajęło to bardzo długo i to z pomocą Vilgaxa. Zobaczymy, czy dzisiaj dam radę zrobić to. Zrobić to sam. Trochę już znając zasady rządzące tymi zagadkami. Anuluj, no bo... Czy ja mogę wyświetlić misję obok? Nie mogę wyświetlić misji? Misję. Łamigłówka. Czy teraz jak to zrobię? No, szwak. Chciałem wyświetlić obok misję, tak żebym mógł wpisywać jednocześnie czytając. No dobra. Łamigłówka. Musimy zobaczyć prawidłowość, która rządzi tymi cyframi. Poprzednio w ogóle były tam małpy i to oznaczało mnożenie. Może tym razem będzie będzie coś, co będzie oznaczało dzielenie. Ha? Nie wiem. Popatrzmy na to przez chwilę. 37, 21. Czy to jest może po prostu mnożenie tych dwóch liczb? Nie. Nie, nie, to by było za duże, nie. To musi być jakiś podział. 37. Jest! Co ty nie powiesz? No musiałem się już nieźle namęczyć. Znaczy w sumie mogłem, nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Znaczy jakieś misja w tym, w mieście? Dobra, no to w sumie mogę się udać do tablicy ogłoszeń, tylko teraz będę musiał się przebiec. O, zagadki matematyczne. Ale teraz już musiałem to potraktować, patrzcie, jako całe liczby, nie? Za pierwszym razem, jak miałem do czynienia z zagadką logiczną tego typu... tablica ogłoszeń tutaj. To musiałem właśnie rozdzielać w głowie liczby. Tutaj musiałem już je traktować jako całość i po prostu mnożyć i dzielić. Aż się boję pomyśleć, jaki będzie poziom trzeci, bo pewnie jakiś się wydarzy. Ukończ. Królowa arytmetyki. O matko, nowe zadania. U mojej żony pojawiła się gorączka, ma trudność z oddychaniem, wydaje się, że złapała chorobę piaskową przez ten cały skażony piasek wielkiej pustyni zbierający się na jej ciele. To paskudna choroba, przez którą organy twardnieją. Jeśli wystarczająco szybko nie znajdzie się leczenia, nie zacznie się leczenia. Potrzebuje lekarstwa, by ratować żonę. Jest spora szansa, że jakieś lekarstwo ma chorobę... A, macierz 11. Dam ci co mam, jeśli przyniesiesz lekarstwo. Of course.
Roxanne mówiła, że anioły czasem zjawiają się, by wykonać zlecenie. Mam nadzieję, że jakiś przyjdzie mi na pomoc. Mam koszmary każdej nocy od czasu operacji w macierzy. A, dobra. Tak czy tak będziemy lecieć do macierzy, ale to później. Na razie robimy jeszcze misję na pustkowiach, bo mamy tych misji 3. A nie, przepraszam. To jest w ogóle w Eidos 7. I to jest w Eidos 7. To w takim razie udajmy się jeszcze raz do Eidos 7. Aha, czyli mogłem wcisnąć wtedy trójkąt i wyświetlić misję. Dobra, mniejsza. It was the Legion's secret cash box. Good thing I came back. Coś ciekawego? No, kilka ostatecznych nanoczęści, to jest bardzo przydatna sprawa ogólnie. To może powtórka z rozrywki. Alfa, wrócisz tu? Earrings? Did they belong to Lily? Everything useful has been stripped already. To niedobrze. Ogólnie to nie fajnie. Miałem nadzieję, że sobie chociaż powalczę z czymś nowym. No ale cóż, misje poboczne to misje poboczne. To już w ogóle był fetch quest totalny. Przyjdź tu, kliknij. No już gorzej się nie dało, naprawdę. Kapsuła obfitości. Kto mi za to niby zapłacił? To nie brzmiało jak zadanie w ogóle. Została jedynie powłoka kapsuły desantowej, nie ma już nic przydatnego, więc możesz usunąć zlecenie. Zrobię dobry użytek z rzeczy ze skrytki, daj mi znać, jeśli macie jeszcze jakieś informacje na ich temat, super. Dobra, mamy dwie misje w macierzy, ale przede wszystkim jedną na pustkowiu, ale tu mam przestrzeń, w której za bardzo nie byłem, więc muszę się po prostu trzymać lewej ściany i dotrzemy tam, gdzie chciałbym być. Tu nas jeszcze nie było. Bardzo ciekawa miejscówka, chyba... Tak, pójdę w lewo i zacznę od zwiedzania całego tego obszaru, no. Może się uda podkreślić do tego gościa? Jakiś sneaky biki ruch. Ten naprawdę go zabija na raz. Jeszcze jak? Powiem szczerze, no to całkiem niezła zdolność. Bardzo uprzejmie poproszę. Nie potrzebuję tylko odblokować ten punkt, nic więcej. Co ja tu mam? Stało. Nie to chciałem kliknąć. Co to jest? Co to jest? Okej. Myślę, że byłyby lepsze sposoby na poradzenie sobie z nim, ale trochę nie wiedziałem w ogóle jak się do tego zabrać. Czy ta skrzynia nie jest do przesuwania? Okej. Co to jest? A, to nic, to się przewraca. Szlak by to. No przesuń się, bo... Iw! Bierzecie niemiłe. Gdzie on stoi? Kurde. Oczywiście, że mógłbym się spróbować do niego przebić. Z mieczem. Ale nie uważacie, że byłoby to o wiele trudniejsze?
Serio, ty żyjesz? A nie, to inny. Zachciało mi się deszować. Zniszczona kolej. Dopóki jest jeden, to naprawdę nie ma problemu, żeby go zabić. Dobra, mam kod. Do miejsca. Nazwanego zniszczona kolej. Nie kojarzę. Nie wiem, jakiegokolwiek pseudo nawet pociągu w tej grze. Ale czemu nie? Zobaczymy. Zobaczymy wejść na górę to? Może tam powierzy, co? Trochę kusi. Nie, to się to nie przejdzie. Jest jeszcze rusztowanie. Może ty tego się złapiesz, co? I nie rób mi takich numerów. Okej. Dobrze, widzę ich i co? A co, mam strzelić do nich? No chyba, że mam po prostu... No ale nie, no wejść tam to jest... Coś, co mi się raczej nie uda. A jeszcze nade mną jest jeden. O tobie zapomniałem. No tak, stałem tu, wiem. Oh, yeah. Convenient. Jeszcze będę musiał ją zhakować, co? Jest. Hakowanie nie jest takie proste, jak się okazuje. Już chyba za wolno to robię, co? Ach, jeszcze zdążyłem. Ciekawe, czy będą w stanie podnieść poziom trudności jeszcze, nie wiem, wprowadzić strzałki, które są w złym kierunku. To już zrobi mi pewien problem. Bo moją metodą na to, żeby robić to w miarę szybko, było to, żeby po prostu patrzeć w przód. Znaczy, żeby patrzeć na strzałki, które nadchodzą i już być przygotowany, co następne będzie do kliknięcia. Najprościej tak, nie?